Tak, dobrze. Szanowna pani poseł, panowie profesorowie, prezesi, przewodniczący, reprezentanci środowisk narodowych, konserwatywnych, patriotycznych, koleżanki i koledzy z Zarządu Głównego, z Rady Politycznej, koleżanki i koledzy działający w strukturach Ruchu Narodowego, członkowie, kandydaci i sympatycy. Szanowni państwo, po tych znakomitych wystąpieniach ciężko będzie cokolwiek odkrywczego dodać i cokolwiek nadrobić, dlatego proszę o wyrozumiałość wobec tego wystąpienia, ale jedno jest niewątpliwe. Jeśli wsłuchamy się w to, co do nas zostało powiedziane i jeśli pomyślimy o tym, co chcemy realizować. Ludzie dzielą się na tych, co mają duszę wojownika i na tych, co mają duszę niewolnika. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj w tym miejscu, w Sejmie Rzeczpospolitej spotykamy się tak, w tak licznym gronie wojowników sprawy narodowej. Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni państwo, gromadzi nas dziś prezentacja programu Ruchu Narodowego, ale spotykamy się też w dniach ważnej rocznicy. 90 lat temu, w grudniu 1926 roku w Poznaniu, powołano do życia Obóz Wielkiej Polski. Na jego czele jako wódz i lider stanął gigant historii. Stanął człowiek, który był architektem niepodległej Polski, Roman Dmowski. Obóz Wielkiej Polski jest jedną z tych manifestacji narodowej myśli, siły i woli, do których odwołuje się dzisiejszy ruch narodowy, do których my się odwołujemy. Kroczymy ścieżką naszych wielkich poprzedników z Ligi Narodowej, Związku Ludowo-Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, Stronnictwa Narodowego, organizacji konspiracji wojennej, takich jak Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne, antykomunistycznych środowisk opozycji narodowej w okresie Polski komunistycznej. I tym bardziej się cieszę, że są z nami reprezentanci tych środowisk tutaj. To bardzo ważne. Wielu ugrupowań również, organizacji oraz środowisk, które starały się sztandar narodowy podnieść po roku 89. I to również jest ogromny zaszczyt i ogromna radość, że dzisiaj tutaj państwo z nami są. Szanowni państwo, spora część z nas tworzących dziś ruch narodowy należy już do kolejnego, piątego pokolenia narodowców, które wyrosło w całości w III RP. Ale kim byśmy byli bez tak znakomitych, wielkich poprzedników? Wielki, ogromny szacunek dla państwa. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, to wielkie, wspaniałe dziedzictwo nas zobowiązuje. Zobowiązuje nas między innymi do tego, co robimy dzisiaj. Do przedstawienia programu, któremu nadaliśmy nazwę Suwerenny Naród w XXI wieku. Zanim jednak powiemy o programie, trzeba powiedzieć o samym ruchu narodowym, o formacji politycznej, która go prezentuje. Po pierwsze, co chciałem z całą mocą i z całą siłą powiedzieć, program suwerennego państwa. Program suwerennego narodu może sformułować jedynie siła polityczna, która sama jest suwerenna, która sama wyraża poprzez strukturę, poprzez swoją wolę polityczną, poprzez swoją myśl i program własną suwerenność. I trzeba to bardzo mocno zaakcentować w obliczu wydarzeń ostatnich lat w ruchu narodowym. Szanowni państwo, takie właśnie ugrupowanie, będące podmiotem, a nie przedmiotem, budujemy od początku. Ruch Narodowy, w przeciwieństwie do wielu inicjatyw, które nieustannie powstają i znikają z polskiej sceny politycznej, nie jest taktyczną zagrywką grupy znajomych, którzy w danym momencie potrzebują jakiegoś szyldu, by się skrzyknąć dla załatwienia doraźnych, osobistych interesów, dla zrealizowania swoich osobistych aspiracji. Gdybyśmy tak postępowali, to zdeprecjonowalibyśmy naszą tożsamość ideową, to obrazilibyśmy pamięć naszych wielkich przodków na narodowym szlaku, gdybyśmy takiej właśnie narodowej, suwerennej, podmiotowej siły nie budowali. Zapyta ktoś jednak, co oznacza budowanie siły politycznej suwerennej. Składają się na nią trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze, chodzi o suwerenność woli politycznej. Tak,
Wola polityczna jest jednym z centralnych zagadnień życia publicznego w ogóle. Jest to między innymi jasna struktura, struktura władzy w ugrupowaniu, władzy, która nie podlega żadnemu zewnętrznemu czynnikowi i dla której czymś normalnym, nie stwarzającym problemów jest samodzielna działalność. Po drugie, chodzi o strukturę organizacyjną, która jest w stanie tę suwerenność realizować. Krótko mówiąc, każda suwerenna struktura dąży do tego, by swoim zasięgiem maksymalnie szeroko i głęboko objąć cały kraj. Takie struktury buduje Ruch Narodowy. Po trzecie, idzie o suwerenność myśli, suwerenność idei. Właściwie jest ona pierwotna, ma charakter podstawowy. Kto swoją myśl, swoją ideę, rdzeń swojego programu formułuje pod naciskiem przemijających okoliczności, ten sam siebie nie traktuje poważnie. W polityce można i należy dostosowywać program do bieżących wyzwań życia narodowego. Tym przecież jest nasza dzisiejsza praca. Tym jest dzisiejszy kongres. To dzisiaj tą pracę właśnie prezentujemy. Ale zmiany te osnute są wokół fundamentów, wokół rdzenia idei narodowej. W życiu publicznym, a zwłaszcza w życiu politycznym, nieustannie narażeni jesteśmy na występowanie napięcia. Jakiego rodzaju to jest napięcie? Pomiędzy tym, co jest czystą ideą, a tym, co w danym momencie jawi się jako pragmatyczne, możliwe, czy czasami wręcz konieczne do zrealizowania. Czysta ideowość, bez elementarnego, zdrowego rozsądku, bez realizmu, staje się niczym innym jak politycznym awanturnictwem prowadzącym donikąd. Jest świadectwem wiecznej niedojrzałości tych, którzy ją głoszą. Czysty pragmatyzm natomiast, oddalający się stopniowo od fundamentu ideowego, bo zazwyczaj ten proces odbywa się stopniowo, a nie nagle, tylko to są kolejne ustępstwa, które się podejmuje, zamienia się w polityczne kupczenie, obliczone na podporządkowanie wszystkiego realizacji własnej kariery. Jest on z kolei, ten niby pragmatyzm, zazwyczaj świadectwem swoistej przejrzałości politycznej, zaniku gorliwości tych, co głoszą. Po pierwsze, i najważniejsze trzeba powiedzieć, że obydwie postawy łączy co najmniej jedna rzecz. Obie są wynikiem koncentracji na indywidualnych potrzebach danego człowieka, na jego krótkowzrocznym ja. To wszystko jest, można powiedzieć, takie ludzkie, ale też takie małe. A mali ludzie, skupieni na zaspokojeniu swoich potrzeb, nie zbudują nigdy wielkiej Polski. Dlatego Ruch Narodowy stawia i będzie stawiał zawsze na wojowników. Budujemy nasze szeregi w oparciu o ludzi odważnych, mądrych i przede wszystkim zdolnych do poświęcenia. Bez ogromnego poświęcenia wielu, naprawdę wielu osób, nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby też dzisiejszego kongresu. Dziękuję wam wszystkim za to, koleżanki i koledzy. Dziękuję za waszą wytrwałą, systematyczną pracę w regionach. Wreszcie za odwagę, za mądrość i za wierność w momentach próby, jakich już niemało przeszliśmy, mimo że jesteśmy młodym ugrupowaniem. Chciałbym to serdecznie, gorąco podkreślić. Jesteście wielcy. Dziękuję wam bardzo za tą lojalność w najgorszych momentach próby, a nie brakowało ich podczas ostatniego roku. Również, a przede wszystkim dzięki wam jestem tutaj. Dziękując za te wszystkie dobre słowa, które padły również od naszych gości, chciałem powiedzieć, że nie miałoby to wielkiego sensu, gdyby nie to zaplecze w lojalnych, sprawdzonych, oddanych sprawie działaczach w całym kraju. Dziękuję. Tak więc Ruch Narodowy buduje mozolnie swoją pozycję polityczną, wykuwa się w ogniu walki w oparciu zarówno o fundamenty ideowe, jak i pragmatyzm, w oparciu o walkę, pracę i zdrowy rozsądek. Powie ktoś, mówisz dzisiaj o budowaniu, a przecież tyle było przez ostatnie lata zwrotów akcji, zawirowań, odejść czy nawet zdrad wśród tych, co mieli ruch na początku tworzyć. Była nawet mowa przez niektórych gości na ten temat, były poruszone ten wątek. To prawda. Wydarzyło się dużo negatywnych rzeczy. Z wieloma problemami musieliśmy się zmierzyć. Jeśli jednak spojrzymy na całą historię obozu narodowego, od samych jego początków, od Ligi Narodowej, co tam znajdziemy? Na każdym etapie działalności były frondy, walki, również zdrady, turbulencje, najrozmaitsze przeciwności.
Pojawia się pytanie, dlaczego po roku 89 nie odrodził się potężny wielki obóz narodowy? Dlaczego ciągle jesteśmy jednak na tych początkowych etapach drogi jako konsekwentnie postępująca formacja? Walnie przyczyniła się do tego sytuacja. Obiektywne okoliczności zewnętrzne. Nie czas i miejsce je teraz omawiać. Druga wojna światowa, komunizm, to co się wydarzyło przy okrągłym stole. Ale przecież nie brakowało i przyczyn wewnętrznych. Dlaczego więc silny obóz narodowy nie odrodził się trwale? Bynajmniej nie dlatego, jak wielu sądzi, że pojawiły się te wszystkie przeszkody i problemy. One były, są i będą występowały. Niech nikt nie ma złudzeń. Tak jak występowały we wszystkich poprzednich pokoleniach narodowców. Tak jak występują po prostu w życiu publicznym. Podstawowym problemem, dla którego znów jesteśmy na pierwszych etapach drogi, jest fakt, że konsekwentna praca i walka polityczna nie były kontynuowane pomimo tych wszystkich problemów. Tak właśnie jest. Musimy działać i podnosić naszą polityczną aktywność na coraz wyższy poziom, nie ze względu na to, że spodziewamy się, iż będzie coraz łatwiej. Nie jest łatwo i nie będzie. Ale nam nie może zabraknąć determinacji, odwagi i pracowitości. Jeśli ktoś jest miłośnikiem życia wygodnego, leniwego, spokojnego, to nie zachęcajcie go do wstępowania do ruchu narodowego. My maruderów czy wiecznych dyskutantów po prostu nie potrzebujemy. Tacy tylko spowalniają nasz marsz. Potrzebujemy ludzi rzutkich, aktywnych, zdyscyplinowanych, śmiałych i wytrwałych. Taki typ duchowy i mentalny narodowca, ale i typ mentalny Polaka w ogóle chcemy kształtować i promować. Jeśli zaś mowa o naszej duchowości, to nie sposób nie wspomnieć o jej fundamentach. Wielu z naszych gości już je poruszało, ale nigdy tego dosyć. Jesteśmy tradycjonalistami. Jesteśmy narodem katolickim, więc naszą ojczyzną duchową jest tradycyjny katolicyzm. Nie ingerujemy w sumienia naszych działaczy, nie angażujemy się jako grupowanie w spory międzyreligijne czy wewnątrzkościelne, ale chcemy ten nasz fundament podkreślać z całą mocą. Trzeba o nim przypominać stale. Jesteśmy, nawiązując chociażby do tego, co powiedział pan profesor Bartyzel, spadkobiercami Rzymu i obrońcami cywilizacji łacińskiej. Będziemy tę naszą cywilizację zachowywać, rozwijać i bronić jej. Będziemy jej bronić tak przed liberalnym zepsuciem, jak i przed inwazją obcych ludów, kultur i wierzeń. Jesteśmy rycerzami sprawy cywilizacji łacińskiej. Co więcej, będziemy jej bronić również wbrew tym, nawet duchownym czy hierarchom, którzy zdradzają kult Boga, zastępując go kultem sentymentalnie pojmowanego człowieka i wzywają nas do kapitulacji. Odpowiadamy nigdy. Naszym obowiązkiem jest walka o naród i walka o cywilizację. Mówiąc zaś o pryncypiach i fundamentach, chcemy wskazywać na to, co zawsze prawdziwe. Wskazujemy w naszym programie na podstawowe cechy myśli narodowej. Takie jak, i to jest cytat ze wstępu, realizm polityczny, odwaga myśleniu, roztropność w działaniu, stawianie zawsze na pierwsze miejsca dobra wolnego narodu, dążenie do umocnienia jego tożsamości, mimo złożonego stosunku do polskiej tradycji. Nie jesteśmy bezkrytyczni. My ją analizujemy krytycznie. Bezrozumny patriotyzm jest może szlachetny w odczuciach, ale zgubny, jeśli chodzi o realizację w bieżącej polityce. A także zdecydowane odrzucenie postępowych utopii niszczących państwo i wspólnotę. Nie tylko odrzucamy wszystko, co zrodziły zatrute ideologie liberalizmu i socjalizmu, które w XXI wieku zlały swoich wyznawców tak naprawdę w jeden obóz ideowy pod sztandarem marksizmu kulturowego. Zachęcamy wszystkich porządnych Polaków, wszystkich, którym narodowe i konserwatywne idee są bliskie, do odrzucenia raz na zawsze liberalnych naleciałości. Liberalizm jest filozoficzną, antropologiczną, polityczną i gospodarczą herezją, utopią. Nie ma dobrego liberalizmu, tak jak nie ma dobrego kanibalizmu. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, ostatnia wreszcie rzecz, gdy mówimy o formowaniu narodowego ugrupowania politycznego w XXI wieku w kontekście jego suwerenności.
Zapyta ktoś, czy suwerenność oznacza brak współpracy z tymi, z którymi dzielimy przynajmniej część dążeń, postulatów. Oczywiście, że nie. Świadectwem naszej woli współpracy są wszyscy znakomici goście kongresu. Tam, gdzie to możliwe, chcemy współdziałania z innymi środowiskami na rzecz realizacji interesu narodowego, tak jak powiedział o tym pan Gabriel Janowski. Szanowni Państwo, program Ruchu Narodowego, ten, który trzymacie dzisiaj w rękach, nie jest wynikiem jakiegoś silenia się na oryginalność, nie jest wynikiem jakiegoś wymyślania na siłę. Program poważnej partii politycznej to nie zestaw fajerwerków, tylko przełożenie na współczesne problemy, na współczesny język postulatów wynikających z ponadczasowej idei. Za chwilę koledzy z Zarządu Głównego będą omawiać niektóre spośród zagadnień. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ich omówić dzisiaj wszystkich, to co zawaliśmy na 100 stronach, więc dotkniemy tylko niektórych tematów. Tak jak i sam program nie obejmuje wszystkich możliwych zagadnień życia narodowego. Traktujemy dzisiejszy kongres i prezentowany dokument jako wstęp do szerokiej debaty o narodowych postulatach w XXI wieku i zachęcamy, by się do tej debaty włączać. Zatytułowaliśmy nasz program Suwerenny Naród w XXI wieku. Rozwijamy go na trzech fundamentalnych płaszczyznach. Mówimy o suwerenności politycznej, gospodarczej i kulturowej. Na co warto w nim szczególnie zwrócić uwagę? Po pierwsze, z takiego poziomu makro psychologii politycznej, byśmy powiedzieli, Ruch Narodowy odrzuca kompleksy, jakie są udziałem kolejnych elit rządzących naszym państwem. Jesteśmy niemałym narodem o wspaniałej tradycji i wielkich możliwościach. Mówimy jasno, Ruch Narodowy mówi jasno. Stać nas na samodzielność i siłę. Elity okrągłostołowe wyznaczyły naszemu narodowi właściwie tylko jeden zasadniczy cel po roku 1989. Dołączyć do zachodnich struktur politycznych i gospodarczych. Po tym dołączeniu właściwie miała skończyć się historia, miały zniknąć wszystkie problemy. Co za fałszywa wizja. Wizja ludzi bojących się wziąć odpowiedzialność za państwo. Bojących się i nie wierzących w to, że możemy być sami kowalami własnego losu. Nam nie zabraknie odwagi i mądrości. My nie chcemy mówić o tym, jak dostosować się do tak zwanych standardów świata Zachodu. Do standardów świata, który niestety powoli umiera na naszych oczach. Tak, Zachód popełnia od kilkudziesięciu lat samobójstwo. Ruch Narodowy tą drogą na zatracenie Polski prowadzić nie będzie. My chcemy w Polakach obudzić dumę, śmiałość i chęć szerokiego życia, zakorzenionego w tradycji, ale nowoczesnego w formie. Mówimy o śmiałych, wielkich projektach. Mówimy o tym w programie, co trzeba zrobić, by powstrzymać wyludnianie i wreszcie przekroczyć tę barierę 40 milionów Polaków w kraju. Jak wrócić z polskimi statkami na morza i oceany? Jak odbudować tradycyjny przemysł zaspokajający potrzeby naszej ludności? Jak zbudować przemysł nowych technologii, który włączy nas w główny nurt rywalizacji gospodarczej? A nie o tym, jak spełniać kolejną bzdurną dyrektywę unijną. Szanowni Państwo, największym zagrożeniem dla życia narodowego współcześnie jest ideologia i praktyka działania globalizmu. Jest on swego rodzaju komunizmem XXI wieku. Przede wszystkim właśnie temu zjawisku, tym tendencjom, tym dążeniom przeciwstawiamy hasło suwerennego narodu. Przede wszystkim mówimy o tym, że procesy, które zachodzą w świecie, procesy globalistyczne, nie są nieuniknione, nie są nieodwracalne i nie są wieczne. I ci, którzy głosili taką tezę w latach 90. czy w latach 2000, zwłaszcza po fali ostatnich wyborów w ostatnim roku, proszę Państwa, można o nich powiedzieć, że są to ludzie zaściankowi, że są to ludzie nie dzisiejsi, że są to ludzie myślącymi kategoriami bardzo zaprzeszłymi. Świat się zmienia, mówimy dzisiaj do wszystkich globalistów, liberałów, a wy zostajecie w tyle.
w tej walce z globalizmem o suwerenność, o posiadanie własnego państwa, o własnej kulturze i własnej gospodarce, przede wszystkim zwracamy się przeciwko Unii Europejskiej, jasno i konsekwentnie. Unia Europejska jest swego rodzaju formą, jest swego rodzaju narzędziem ideologii globalistycznej w dzisiejszym świecie i dlatego Ruch Narodowy stawia sprawę jasną. Polska musi Unię Europejską opuścić. Szanowni Państwo, mamią nas niektórzy, że trzeba reformować Unię, że można w jakimś duchu ją przebudować. Otóż nie jest to prawda. Unia Europejska od ponad ćwierć wieku jest budowana w określony sposób. Począwszy od traktatów, które zmieniły wspólnoty europejskie w Unię, jest jeden wyraźny, określony cel. Federalizm polityczny, federalne państwo europejskie. I myśmy to wiedzieli od początku, my narodowcy. I dlatego w 2003 roku byliśmy przeciwko, kiedy było referendum przeciwko akcesji do Unii Europejskiej, byliśmy najgłośniejszym środowiskiem, które przeciwko temu protestowało i walczyło, no i wywalczyło te 20% na nie przy niesłychanej propagandzie. I dlatego jesteśmy konsekwentni. To nie jest tak, że można przez ćwierć wieku budować trabanta, a potem zrobić z tego Porsche. Po prostu się, Szanowni Państwo, nie da. Unia Europejska w obecnym kształcie jest projektem federalnym Republiki Federalnej Europy i nie ma naszej zgody na ten projekt. Przede wszystkim jest nie tylko projektem politycznym superpaństwa, ale jest też projektem kulturowym, Szanowni Państwo. A pomysłem kulturowym, który w Unii Europejskiej, którą Unią Europejską napędza, jak i zresztą zjawiska globalistyczne na świecie, jest marksizm kulturowy. I temu również musimy się zdecydowanie przeciwstawić. Jeśli chodzi o sferę kultury, o której będą mówić kolejni koledzy, jest taka pokusa wśród niektórych środowisk nazywających się konserwatywnymi, narodowymi i innych, żeby mówić: wiecie, nie mówmy za bardzo o kwestiach tożsamości, nie mówmy za bardzo o kwestii, nie podkreślajmy tego nacjonalizmu, tożsamości narodowej, bo to zarzucą nam rasizm i ksenofobię. Są tacy, którzy mówią, nie poruszajmy za bardzo, nie epatujmy religią, tak? Dzisiaj słyszeliśmy kilka razy, król nam Chryste na tej sali i bardzo dobrze. Ale są tacy, którzy mówią, to wiecie, to jest ciężko, strawne, to ludzie to nie kupią, to tego nie należy robić. Są tacy, którzy mówią, nie walczcie z promocją dewiacji, genderyzmu, homoseksualizmu, z całą tą agendą lewacką. Koncentrujmy się na podatkach i administracji, o tym mówmy, to jest dobre, to jest skuteczne, to ludzie chcą słyszeć. Otóż jeśli ktoś tak mówi, Szanowni Państwo, to znaczy, że nie wie, po co jest w polityce. To znaczy, że nie wie, o co w tej polityce tak naprawdę chodzi. Bo kwestia tożsamości człowieka, kwestia tożsamości narodowej, religijnej, nawet tożsamości płciowej czy seksualnej jest fundamentalna. Na jakim, kolokwialnie rzecz ujmując, materiale ludzkim my będziemy mogli w przyszłości pracować, jeśli o te kwestie nie zadbamy. Jeśli ktoś porzuca front kulturowy, to zdradza sam rdzeń idei narodowej. I powiedzmy to jasno, raz na zawsze. Szanowni Państwo, musimy również odpowiedzieć na agresję ekonomiczną. Przekonują nas, dzisiejszy rząd na przykład nas przekonuje, zgłaszając deklarację co do tego, że rzeczywiście trzeba nieco polityczną formułę Unii Europejskiej zmieniać, żeby było więcej przestrzeni dla państw narodowych. Ja się pytam, a skąd te pomysły w Prawie i Sprawiedliwości? Przecież wy konsekwentnie od ponad dekady działacie wprost przeciwnie. Przecież każdy federalny projekt europejski, nawet w tej kadencji, znajduje wasze poparcie polityczne. Tak się właśnie dzieje. Proszę Państwa, ale nawet biorąc to za dobrą monetę, nawet zakładając, że rzeczywiście rząd chciałby nieco tą polityczną agendę zmniejszyć, centralistyczną, unijną, to mówią, ale zachowajmy jednolity rynek europejski.
Jednolity rynek europejski, szanowni państwo, gdzie Polska nie może swojej autonomicznej polityki podatkowej wprowadzać, czego mieliśmy świadectwo przy ustawach o handlu w tym roku, kiedy Polska nie może chronić swojego obrotu ziemią w należyty sposób. Jednolity rynek europejski to jest również narzędzie kolonizacji ekonomicznej Polski. Musimy wyjść z Unii Europejskiej przede wszystkim, żeby zanegować jednolity rynek unijny. Dlatego, że wobec inwazji obcych na Europę musimy również chronić nasze granice. Tak, szanowni państwo, Straż Graniczna musi wrócić w góry, musi wrócić na Nysę Łużycką, musi wrócić nad Odrę. Tak jest, będą pewne utrudnienia, ale jako państwo musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. A z zachodniej Europy niedługo już zaczną się do nas przelewać masy po prostu tych, którzy dokonują inwazji na Europę. Szanowni państwo, nam jest potrzebny rzeczywisty nacjonalizm gospodarczy. Nie taki jak u wicepremiera Morawieckiego w slajdach. Nie taki. Bo u niego jest dużo frazeologii, ale potem, jak się okazuje, to znowu jest stara dobra śpiewka, czyli dokręcanie śruby polskiemu przedsiębiorcy i preferencje dla nowej fabryki zagranicznego koncernu. Więc za taki nacjonalizm gospodarczy to my dziękujemy. Szanowni państwo, musimy rozumieć, co dzieje się na świecie, jakie zmiany następują. Musimy porzucić łudę, którą żyją niestety bardzo mocno dzisiejsze elity, że jakieś układy zbiorowe, międzynarodowe, że Unia, że NATO zapewnią nam bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój naszego kraju. Otóż nie. Nie było to prawdziwe i w latach 90. i w poprzedniej dekadzie, nie jest tym bardziej prawdziwe dzisiaj. Pamiętajmy zawsze, że poziom relacji międzynarodowych wyznaczają i wdające się przewidzieć w przyszłości będą wyznaczać relacje dwustronne. Relacje bilateralne pomiędzy Polską a jej sąsiadami, pomiędzy Polską a głównymi mocarstwami na świecie. Trzeba to naprawdę brać jako warunek istnienia suwerennego państwa polskiego. Jeden z warunków. Przez ćwierć wieku byliśmy jednostronnie zwróceni, zależni od jednego kierunku. Od kierunku zachodniego. Czas z tym skończyć. Czas na politykę wielowektorową. Czas na politykę zdywersyfikowaną. Trzeba szukać możliwości współpracy ze wszystkimi najważniejszymi mocarstwami, które decydują w rozgrywce światowej. Mając w świadomości, że te mocarstwa są silniejsze od nas. Mają swoje przewagi. Trzeba szukać możliwości współpracy i wypracowywania konsensusu zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i Niemcami, jak i Rosją, jak i Chinami. Tak, chcemy na tych wszystkich kierunkach prowadzić politykę zagraniczną, która będzie spokojna, rzeczowa, a jednocześnie twarda i konsekwentna. Chcemy budować współpracę, a jednocześnie musimy odrzucić pewną łudę, która nawiązuje do bardzo silnego w Polsce mitu. Otóż mierzymy się cały czas z najrozmaitszymi doświadczeniami historycznymi. Wśród tych doświadczeń historycznych jest oczywiście mit, pamięć, historia Wielkiej Rzeczpospolitej, I Rzeczpospolitej. I ten mit, ta duma z tego państwa może być naprawdę twórczym elementem budowania naszego państwa. Może być naprawdę twórczym elementem, z którego będziemy czerpać siłę. Pamięć o promieniowaniu polskiej kultury na kresach. Ruch Narodowy jako chyba pierwszy, tak jestem przekonany o tym, że jedyny, przedstawia rozdział i kompleksowe założenia polskiej polityki kresowej, czyli zwrócenia się frontem wobec naszych mniejszości, wobec naszych rodaków na wschodzie. To jest konieczne, bo my głosimy hasło jeden naród ponad granicami. Szanowni państwo, ale w tym micie jagiellońskim są też pewne niebezpieczeństwa. Ten mit jagielloński zakłada, że
na terenie Europy Środkowo-Wschodniej możemy wyłącznie deklaracjami woli politycznej ustanowić, odbudować federację. Odbudować federację, która będzie w stanie geopolitycznie przeciwstawiać się naraz tak Niemcom, jak i Rosji. Uważamy to za mit szkodliwy, za mit, który ze względu na istniejące obiektywne sprzeczności pomiędzy interesami poszczególnych państw, za mit, który angażuje nasz wysiłek, angażuje naszą wolę, naszą pracę polityczną i nie przynosi żadnych wymiernych rezultatów. My nie roimy dzisiaj po 200 latach ponad od rewolucji francuskiej, od tego wszystkiego, co się stało, gdy powstały nowoczesne narody po prostu. My nie powinniśmy tęsknić dzisiaj za światem, który już nie wróci, jeśli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitą. My powinniśmy pamiętać o tym również, że pierwsza Rzeczpospolita była wprawdzie organizmem wielkim, ale zwłaszcza pod koniec swojej historii niewydolnym, ale słabym. I mamy takie przykłady. Mamy takie przykłady jak Austro-Węgry, wielkie, ale słabe. I mamy przykłady państw, które były małe albo średnie, a jednak dzięki swojej determinacji i sile, takie jak Prusy, Japonia, potrafiły zbudować potężne państwa. Polska dzisiaj powinna stawiać na państwo silne, sprawne, kulturowo, etnicznie i religijnie spójne, a nie mrzonki o federacji. Największe możliwości współpracy i integracji w naszym regionie Europy prezentuje Grupa Wyszehradzka. Tylko że znowu, najpierw wspólne interesy, które dzisiaj są bardzo niewielkie tak naprawdę, realizowane przedsięwzięcia, instytucje, a dopiero później ogłaszanie wielkich projektów, bo cały czas mamy do czynienia z deklaracjami woli politycznej, a my musimy budować infrastrukturę, musimy z tymi krajami regionu się właśnie zbliżyć pod względem gospodarczym, pod względem wymiany elit. Jeśli chodzi o kolejnych naszych sąsiadów, Litwa. W przypadku polityki wobec Litwy potrzebna, konieczna jest zmiana paradygmatu politycznego. Przez 25 lat celem strategicznym państwa polskiego są dobre relacje z każdorazowym rządem litewskim. A przez ostatnich 25 lat pomysłem, celem strategicznym każdego rządu litewskiego jest lituanizacja naszej mniejszości na Wileńszczyźnie. I dlatego Polska musi zmienić swój paradygmat. Pierwszy strategiczny cel na Litwie to obrona naszej mniejszości. Również w przypadku Białorusi Polacy, największa społeczność mieszkająca na Kresach, musi być centrum naszego zainteresowania. I co my mamy do zaoferowania Białorusi? Ale wyłącznie jako układ wiązany, jako układ, który będzie respektowany przez obie strony. My ze swojej strony jako Polska musimy podnieść sztandar suwerenności politycznej, szacunku wobec suwerenności politycznej każdego państwa na świecie. Powinniśmy promować to jako standard i powinniśmy mieć w rękawie zwinięcie po prostu akcji demokratyzacyjnej na wschodzie w postaci telewizji Bielsat, w postaci całej tej agendy, która nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów dla polityki polskiej od dłuższego czasu. I w zamian za to powinniśmy żądać pełnego poszanowania praw kulturowych, językowych naszej mniejszości na Białorusi. To jest ten układ, który mamy do zaproponowania właśnie Republice Białorusi. Jeśli chodzi o Ukrainę, Polska jest sąsiadem Ukrainy i Ruch Narodowy chce, byśmy mieli jak najlepsze relacje, jak największą wymianę handlową, by nasze państwa współpracowały na wielu możliwych polach. Natomiast Ukraina nie jest państwem, w imię którego interesów my mamy poświęcać swoje własne interesy. To musi się skończyć. Polska nie jest, nie była, nie powinna być adwokatem Ukrainy wbrew swoim własnym interesom. Za absurdalne uznajemy pomysły wcielania Ukrainy chociażby do Unii Europejskiej. My musimy chronić się między innymi, musimy stosować protekcjonizm w gospodarce, w rolnictwie, musimy chronić się przed zalewem taniego ukraińskiego rolnictwa, szanowni państwo. My musimy również, będzie o tym mowa w polityce imigracyjnej, wziąć pod kontrolę masową imigrację z Ukrainy do Polski. Oczywiście, że w polskiej gospodarce jest pewna przestrzeń dla
dla napływu pracowników. Widzimy to, bo mamy katastrofę demograficzną. Ale to nie może być tak, że zaraz wyhodujemy sobie po prostu wrogie, etnicznie obce enklawy na terenie własnego państwa. To musi być ściśle przez państwo pilnowane, reglamentowane, a na chwilę obecną wstrzymane do czasu zakończenia inwentaryzacji tego procesu. Szanowni Państwo, jeśli patrzymy na wschód, to oczywiście musimy powiedzieć dwa słowa, a nawet więcej o Rosji, o Federacji Rosyjskiej, o tym państwie, które budzi tak olbrzymie emocje, tak wzbudza taką emocjonalną burzę na polskiej scenie politycznej, w polskiej debacie publicznej. Więc pierwsza i zasadnicza rzecz, która jest oczywistością, ale warto ją niestety, trzeba ją powiedzieć niestety w Polsce. Rosja jest państwem z tego świata i nie rządzą w niej żadne inne prawa fizyki, polityki, stosunków międzyludzkich niż na całej reszcie globu. Trzeba to stanowisko wyartykułować, ponieważ niektórzy chyba uwierzyli w te internetowe memy, że Rosja to nie państwo, tylko stan umysłu. Otóż nie jest tak. To jest państwo ze wszystkimi swoimi ograniczeniami, jakie istnieją. Żeby zrozumieć ten lęk, on jest, lęk, który panuje przed Rosją, jest oczywiście w dużym stopniu zrozumiały ze względów historycznych, tak? Mamy 200 lat ciężkich, traumatycznych doświadczeń, więcej set lat, ale 200 ostatnich jest szczególnie traumatyczne, tak? Natomiast musimy to, rozumiejąc to, musimy też umieć zmierzyć i zważyć interesy, jakie mamy wobec poszczególnych państw i poziom zagrożenia. Dzisiaj naprawdę Rosja jest ludnościowo połowę mniejsza niż Związek Radziecki w 1991 roku, z olbrzymimi problemami demograficznymi, z olbrzymimi problemami z muzułmanami. Rosja jest państwem, które tak naprawdę gospodarczo opiera się na surowcach, znikają surowce i jest gospodarczo państwem niewielkim. I po trzecie wreszcie Rosja jest państwem, które przez ostatnie 25 lat przede wszystkim, nawet jeśli robi to przy pomocy służb specjalnych, czy armii, czy szantażu ekonomicznego, zresztą nie jest to jedyna Rosja, mocarstwa tym się posługują, to przede wszystkim broni swojej strefy wpływu w obszarze postradzieckim. Zaznaczam ten punkt, broni swojej strefy wpływu. Rozumiejąc to wszystko, musimy po prostu obniżyć temperaturę w relacjach z Rosją. Nie żadne serdeczne, przyjacielskie relacje, jak niektórzy mogą roić. Nie wydaje się to w perspektywie najbliższych lat możliwe. Obniżyć, znormalizować relacje, a zacząć to od tego, by być adwokatem w stosunkach z Rosją swoich własnych interesów. Interesów handlowych, interesów surowcowych i nie być adwokatem państwa ukraińskiego w tym względzie. Ukraińcy muszą z Rosją prowadzić i prowadzą zresztą swoją własną politykę. Szanowni Państwo, kolejny nasz sąsiad, czyli Niemcy, mocarstwo, już z tej puli mocarstw. Niemcy są państwem dominującym na naszym kontynencie, są dominującym czynnikiem politycznym i gospodarczym w Unii Europejskiej. I wobec Niemiec w Polsce relacje, klasy polityczne są dwojakiego rodzaju, Szanowni Państwo. Albo czołobitność w wykonaniu obozu liberalnego, albo histeria w wykonaniu rządzącej obecnie centroprawicy. To zresztą jest dosyć stały fragment gry, jeśli chodzi o podejście do różnych państw, między czołobitnością a histerią. Co łączy te dwie postawy? Te dwie postawy łączą kompleksy, Szanowni Państwo. Zarówno czołobitność, jak i histeria łączy się w jednym kompleksie. Otóż ruch narodowy ma tą przewagę nad wszystkimi innymi ugrupowaniami reprezentowanymi dzisiaj w parlamencie, że nie mamy żadnych kompleksów wobec nikogo. Wobec czego chcemy prowadzić politykę twardą, zdecydowaną, ale spokojną, pozbawioną tych emocji, które dzisiaj nad naszą polityką zagraniczną niestety ciążą. Jeśli chodzi o Niemcy, my musimy przede wszystkim powalczyć o to, żeby nasze kontakty gospodarcze z Republiką Federalną miały charakter bardziej zrównoważony. Dzisiaj Polska pełni rolę podwykonawcy dla niemieckiego przemysłu. Rozsądna polityka podatkowa, gospodarcza, o której będzie mowa w kolejnych częściach, może ma szansę te
tę nierównowagę zmienić. Musimy bronić zdecydowanie interesów rodaków. Nie może być tak, szanowni państwo, że w tym roku w Sejmie i w Berlinie świętuje się 25-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie z Niemcami, podczas gdy w tym traktacie, literalnie, właśnie ta liberalna czołobitność ministra Skubiszewskiego, jest napisane, że Niemcy w Polsce są mniejszością narodową, a Polacy w Niemczech, dziesięciokrotnie liczniejsi, nie są mniejszością narodową i nie mają z tytułu tego żadnych praw. Tą nierównowagę w relacjach z Niemcami trzeba spokojnie, ale zdecydowanie zmieniać. Przede wszystkim, szanowni państwo, nie możemy wzmacniać potencjału politycznego Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej. I tu jest najbardziej zabawny, straszny, ale komiczny element polityki, jaką prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Oni robią dokładnie na odwrót w polityce zagranicznej, zwłaszcza wobec Niemiec, niż potrzeba. To znaczy, retorycznie są histeryczni. Różne wypowiedzi Waszczykowskiego, słusznie tutaj krytykowanego i przychylam się absolutnie do postulatu pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Histeryczne wypowiedzi, a w praktyce głosowanie, popieranie wszystkich nowych instytucji, od traktatu lizbońskiego, ale w tej kadencji też. Straż Graniczna unijna popierają, prokuratura unijna popierają, wzmacnianie Komisji Europejskiej popierają. Wiem, byłem w Komisji Unii Europejskiej w Sejmie, wszystko leci bez zdrugnięcia. Im bardziej Jarosław Kaczyński krzyczy na jakiś temat, na przykład im bardziej wywołuje awanturę z Berlinem, albo jego ludzie wywołują, to można się spodziewać, że na tym większe ustępstwa pójdą. Taka jest praktyka tych rządów. Trzeba mieć to w świadomości. A my nie chcemy być mocni w gębie, tylko w realizacji faktycznych interesów narodowych. Szanowni państwo, Stany Zjednoczone, supermocarstwo. Stany Zjednoczone, supermocarstwo, do którego co i rusz odbywają się pielgrzymki naszych władz. Pod jakim hasłem odbywają się te pielgrzymki, szanowni państwo, od 25 lat? Pod hasłem, że łączą nas specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I proszę państwa, jest w tym pewna prawda. Otóż specjalne relacje łączą Warszawę z Waszyngtonem, ale już nie łączą Waszyngton z Warszawą. Dwadzieścia pięć lat słyszymy o wielkiej przyjaźni i pomocy. 25 lat jesteśmy na każde skinienie, na każde zawołanie Stanów Zjednoczonych. W Iraku dwa razy, w więzieniach CIA, w Afganistanie, w różnych kolonialnych wojnach, jakie są prowadzone na świecie o strefy wpływów. Co w zamian? W zamian, szanowni państwo, być może łaskawie zgodzą się na to, by ich wojska stacjonowały w naszym kraju. I to jest partnerstwo, tak? Należy powiedzieć, sprawdzam w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli rzeczywiście jesteśmy sojusznikiem, jeśli rzeczywiście coś więcej ponad przynależność do NATO łączy nas ze Stanami Zjednoczonymi, to oczekujemy, że nasza armia będzie traktowana jak armia rzeczywiście sojusznicza. Oczekujemy transferu technologii do naszej armii, oczekujemy wsparcia finansowego, a jeśli tego nie ma, a są przesyłane wojska, to nie wzmacnia naszego potencjału obronnego. To wzmacnia nasz status jako kolonii amerykańskiej. Szanowni państwo, ruch narodowy będzie dążył do rozbudowy armii, będzie dążył do wzmocnienia i zbudowania własnego potencjału bezpieczeństwa, nie wykluczając przy tym, a wręcz zakładając, nie od razu Kraków zbudowano. Ale trzeba myśleć o tym, żeby Polska w XXI wieku była wyposażona również w broń jądrową. Trzeba o tym myśleć, ponieważ jest to ostateczna sankcja suwerenności w XXI wieku. I choć dzisiaj wydaje się to nieco fantastyczny pomysł, to zobaczycie, że te państwa, które taką bronią dysponują, będą w przyszłych dekadach rozdawać karty na świecie. I dlatego musi do nich dołączyć Polska. Szanowni państwo, wreszcie słońce wschodzące na wschodzie, mocarstwo na wschodzie, czyli Chiny.
Ostatnio byliśmy krytykowani za to, że chcemy z Chinami prowadzić interesy, wymianę handlową, gospodarczą pod takim hasłem, że w Chinach dokonywana jest aborcja. Szanowni Państwo, oczywiście w Chinach, Chiny to są, jest państwo, gdzie ogromna liczba aborcji się dokonuje, nad tym ogromnie ubolewamy. Natomiast ci sami, którzy zarzucają nam, że chcemy prowadzić wymianę handlową z Chinami, ci sami popierają oddawanie nas za bezcen w ręce Zachodu. Czyli mówiąc krótko, jeśli ktoś twierdzi, że jak chcemy wymiany handlowej z Chinami, to jesteśmy zwolennikami aborcji, to ci, którzy chcą wymiany handlowej z Zachodem, są nie tylko zwolennikami aborcji, ale i eutanazji, są gay-friendly i tak dalej. No tak trzeba sprawę ująć, trzeba sprawę jasno postawić. Szanowni Państwo, co do Chin, musimy prowadzić politykę otwartej ostrożności. Ostrożność to jest w ogóle maksyma, która powinna przyświecać nam relacjom z każdym mocarstwem. Ale ta otwartość jest nam potrzebna. Potrzebna jest nam dlatego, że ten wektor chiński w naszej polityce wielowektorowej po prostu pomoże nam zrównoważyć potężne wpływy, jakie posiada w dniu dzisiejszym Zachód w Polsce. I po to potrzebujemy dobrej współpracy gospodarczej przede wszystkim z Chinami. Tak Polska powinna aktywnie się włączyć do nowego jedwabnego szlaku. Tak Polska powinna stać się kluczowym partnerem Chin w tej części Europy. Ruch Narodowy będzie o to zabiegał. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że Chińczycy są skrajnie pragmatyczni w swoich relacjach handlowych i gospodarczych, co różni ich od krajów Zachodu, ponieważ nie wywierają presji kulturowej i ideologicznej. I w tym przypadku, mimo że rządzi tam partia cały czas nazywająca się komunistyczną, w tym przypadku jest to ten potencjalny partner na arenie międzynarodowej, który mniejszą presję na marksizm kulturowy, czy żadną presję na marksizm kulturowy nie będzie wywierał, w przeciwieństwie do naszych obecnych głównych partnerów. Szanowni Państwo, dlaczego mówimy o tej polityce wielowektorowej? Dlaczego tak rysujemy, formujemy nasz program? Dlatego, że Polska powinna starać się w tej niełatwej sytuacji, w jakiej się znajduje, w tej sytuacji, która niesie szanse i zagrożenia, być podmiotem, a nie przedmiotem. Naszym naczelnym zadaniem jest nie dać się również uwikłać w konflikty między mocarstwami. Naszym naczelnym zadaniem, i o to będzie walczył Ruch Narodowy, jest sprawić, by Polska nie była pionkiem na tej geopolitycznej, międzynarodowej szachownicy. Dlatego, że pionki się po prostu poświęca. Dlatego, że pionki się po prostu poświęca. A my nie zamierzamy poświęcać naszego państwa. Szanowni Państwo, musimy na arenie międzynarodowej bronić tradycyjnego ładu moralnego na forum Unii Europejskiej, na forum ONZ-u. Niestety nie robi tego obecny rząd. Jak usłyszałem po ostatniej zdradzie, po zdradzie w ONZ, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, ale Polska była wśród tych liberalnych krajów, które przeciwstawiły się słusznej inicjatywie Grupy Afrykańskiej. Grupa Afrykańska razem z sojusznikami, z krajów muzułmańskich, konserwatywnych, stara się przeciwstawić ideologii genderowej, prohomoseksualnej na forum ONZ-u. I Polska nie była wśród tych państw, które głosowały, Polska pisowska. Polska rządzona przez PiS. Nie była wśród tych państw, które głosowały razem z Grupą Afrykańską. Była wśród państw liberalnych. Jaką, Szanowni Państwo, jaką na to usłyszałem odpowiedź, która ponoć była kolportowana przez ministra Waszczykowskiego, że ta cała rezolucja Grupy Afrykańskiej to jest prowokacja Putina, żeby skłócić świat ze sobą, skłócić świat Zachodu ze sobą. Szanowni Państwo, to jest już choroba mentalna. Redukcjo ad Putinum. Redukcjo ad Putinum nie może wyznaczać naszej polityki zagranicznej i w ogóle jakiegokolwiek, nawet małego państwa, polityki zagranicznej nie może wyznaczać. Bronić ładu tradycyjnego, moralnego na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, jesteśmy rok po rozpoczęciu tak zwanej dobrej zmiany. Co jest istotą tego, co rządząca dzisiaj centroprawica robi? Co jest najważniejszą rzeczą, jaką się zajmują od roku? A jest to najważniejszy rok
Pamiętajmy, że pierwszy rok rządów w każdej formacji jest fundamentalnym, jest decydującym, tak? To on pokazuje, w którym kierunku zmierza, co chce zrobić, gdzie kraj skierować. To jest rok, proszę Państwa, utrwalania władzy. Tym zajmuje się Prawo i Sprawiedliwość przez ostatni rok. Nie reformą państwa, nie walką o pryncypia, nie o interesy narodowe, zajmuje się utrwalaniem swojej władzy. W sposób, Szanowni Państwo, który nawet mnie, zadeklarowanego antyliberała, no, napawa takim zmartwieniem, że właśnie podczas ostatnich debat na temat edukacji, no, muszę zarzucać już etatyzm pani minister Zalewskiej, bo rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość formatuje państwo pod siebie, absolutnie pod siebie, wszystkie dziedziny życia państwowego. W gospodarce moglibyśmy mówić o spółkach Skarbu Państwa, nie tylko o obsadzie spółek Skarbu Państwa. Wszystko ma być podpięte pod centralny zarząd polityczny i państwowy. Problem polega na tym, że nie dokonują przy tym żadnych narodowych, katolickich, konserwatywnych reform i tworzą idealne warunki pod to, że w momencie, kiedy nie daj Boże, władzę przejmie liberalna lewica, to tylko będzie miała do naciśnięcia guzik i cała wajcha zmian pójdzie w tę stronę. Tworzą klimat, tworzą grunt, tworzą instytucje pod to, żeby lewactwo po prostu zapanowało w Polsce dużo łatwiej niż do tej pory. Tym zajmuje się Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, to był rok obłudy w sprawach obrony życia poczętego. Mówił o tym pan Mariusz Dzierżawski. To był rok obłudy i promowania liberalnych rozwiązań na forum Unii Europejskiej. Tak, popierają homo agendę na forum Unii Europejskiej. Popiera rząd Prawa i Sprawiedliwości homo agendę na forum Unii Europejskiej. Niech to wreszcie wybrzmi. Takie były konkluzje Rady Europejskiej w czerwcu tego roku, przed którymi się Polska nie sprzeciwiła. Popierają na forum ONZ-u. Wprowadzają również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza program do nauczania, finansuje program do szkół polskich, który zawiera elementy homopropagandy. Taka jest prawda o rządach PiS-u. W sprawach Unii Europejskiej robią to samo, co robili od zawsze, czyli na Federalstaat, Europa, marsz. A w sprawach gospodarki, no, symbolem są slajdy Morawieckiego, symbolem są inwestycje zagraniczne mające preferencje i polscy przedsiębiorcy, którzy boją się tego, co będzie w kolejnych miesiącach. Dlatego, Szanowni Państwo, dobra zmiana już się skończyła. Nam jest potrzebna, tak jak mówiliśmy podczas pierwszej swojej kampanii wyborczej w 2014 roku do Europarlamentu, radykalna zmiana. Tą radykalną zmianą może być wyłącznie Ruch Narodowy, który poprowadzi taką narodową, konserwatywną koalicję do boju. Szanowni Państwo, Ruch Narodowy jest formacją młodą, bo liczymy sobie półtorej roku, ale formacją, która jest głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji, w polskiej historii. Dlatego pozwólcie, że zakończę to moje przemówienie znowu powrotem do obozu Wielkiej Polski, do grudnia 1926 roku. Na zakończenie tego kongresu powołującego OWP, tego zjazdu, Roman Dmowski mówił tak. Mówił o swojej głębokiej wierze w to, iż zasady dyscypliny, hierarchii i karności pozwolą rozwinąć szybko wielką pracę, która przyniesie dziejowej doniosłości owoce, że w tej pracy żałować nie będziemy sił i nie ulękniemy się żadnych przeszkód mogących stanąć nam na drodze. W imię Boże, naprzód. Czołem Wielkiej Polsce.